Zakład Baranowy jest stricte zakładem produkującym sery. Sery zarówno dojrzewające, jak i sery pleśniowe. W serach jesteśmy głównie producentem cheddara, jedynym można powiedzieć w Polsce producentem cheddara. Następna linia jest linia do produkcji serów dojrzewających i od 15 roku jesteśmy właścicielem i producentem serów pleśniowych, które kupiliśmy od firmy Hochland. Ponadto w Baranowie produkujemy twaróg, który został, pierwsza linia, która została zamontowana w Baranowie w formie klinka bezformowo. Zakład w Baranowie obsługuje około 2000 dostawców. Średni przerób mleka w tej firmie, w tych dwóch zakładach jest ponad 1 000 000 litrów mleka dziennie. Nasze wyroby trafiają zarówno na rynek krajowy, jak i zagraniczny. Nasz ser cheddar jest serem wyjątkowym ze względu na wartości smakowe, konsystencję oraz bardzo długi termin przydatności do spożycia. Zawdzięczamy to specyficznemu procesowi obróbki oraz specjalnej linii do produkcji tego typu sera, którą widzimy właśnie tutaj z tyłu za nami. Etapy produkcji sera cheddar, zaczynając od przyjęcia mleka, mleko następnie jest pasteryzowane. Kolejnym etapem jest zakwaszanie go w kotle poprzez dodanie odpowiednich kultur bakterii mlekowych. Kolejnym etapem jest dodanie enzymu podpuszczki, który powoduje koagulację sera, który następnie jest obrabiany, mieszany do uzyskania odpowiedniej kwasowości. Uzyskanie odpowiedniej kwasowości powoduje lepsze osuszanie się ziarna serowego, co umożliwia nam wykonanie najważniejszego podczas produkcji sera cheddar procesu, czyli cheddaryzacji. Wtedy następuje oddzielenie serwatki od ziarna. Kolejnym etapem jest solenie sera. W odróżnieniu od pozostałych typów sera, ser cheddar solimy na ziarno, czyli jest solenie tak zwane na sucho, bez użycia solanki, co umożliwia nam produkcję na dużo mniejszej powierzchni niż pozostałych typów serów. Oraz proces solenia zatrzymuje również proces ukwaszania, który już na tym etapie jest wystarczający. Kolejnym etapem produkcji jest mielenie powstałych podczas procesu cheddaryzacji grudek sera oraz transport do tak zwanych blokformerów, gdzie jest formowany w bloki. Bloki o wadze około 20 kg są następnie pakowane w worki foliowe, zgrzewane próżniowo oraz trafiają w razie potrzeby do urządzenia zwanego kartonierką, gdzie w kartonach, które ułatwiają dalszy transport, są gotowe do dalszego wychładzania. Sery po zapakowaniu trafiają do chłodni, gdzie przez 24 godziny są wystudzane i następnie z chłodni trafiają do dojrzewalni, gdzie dojrzewają według wymogów klienta. Jest to czas od 2 miesięcy, czasami nawet do kilkunastu miesięcy, w zależności od tego, jak klient sobie wymaga.